Cześć wszystkim. Po ostatnim teście niewielkiego miejskiego autka, jakim był Citroen C3, przesiadłem się do czegoś zupełnie odmiennego. Skoda Kodiaq, 190 koni, 2.0 TSI, napęd na 4 koła, automatyczna skrzynia DSG. Ogromny samochód, SUV, którego naprawdę można nazwać SUVem. Ci z Was, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że wielokrotnie mówiłem, że ja SUVów nie lubię. Pytanie, czy po kilku dniach jazdy Kodiaqiem zmieniłem zdanie? Zapraszam na test. Kodiaq jest już na naszym rynku od dosyć długiego czasu. To w zasadzie będą praktycznie 3 lata w tym roku. Także pewnie jakąś wiedzę na temat tego samochodu macie. Ja zrobię może trochę coś dziwnego, bo będę się często odnosił do Skody Superb, którą miałem również okazję niedawno testować. Jeśli nie widzieliście, to wyświetla się teraz karta. Zrobię to, ponieważ myślę, że to może być takie fajne porównanie dla wielu osób, które potrzebują dużego samochodu. Na przykład wybrały sobie Skodę z różnych względów i zastanawiają się, czy to dzisiaj ma być ten modny, wielki SUV, czy może standardowo limuzyna, która no, odchodzi trochę do lamusa. Też wiele razy mówiłem, że niestety, bo ja akurat uwielbiam klasę taką, którą reprezentuje Skoda Superb. Tytułem wstępu kilka wiadomości odnośnie tego Kodiaqa, którym jeżdżę. Tak jak mówiłem, 2.0 TSI, 190 koni, 4x4 DSG, wersja najwyższa Lauren Clement. Także no, jeśli chodzi o wyposażenie, jest naprawdę full. Nie będę się na tym wszystkim skupiał, bo jeśli ktoś chce, to sobie może dwoma kliknięciami sprawdzić dane techniczne tego samochodu i tak dalej. Odniosę się do takich moich wrażeń, tak jak zawsze to robię z jazdy, z użytkowania samochodu przez kilka dni. Ten model testowy Kodiaqa nie był dostępny na tak długi okres, jak często udaje się samochód uzyskać. Miałem go w zasadzie przez kilka dni, ale nie zahaczyłem o weekend, więc nie miałem za bardzo szansy pojechać nim gdzieś dalej. Pierwsze wrażenie, jakie ogarnia nas po zajęciu miejsca za kierownicą tego auta, czy na fotelu pasażera, czy z tyłu, to, że ten samochód jest faktycznie ogromny, przeogromny. I odnosząc to do Superba, tam również oczywiście mamy wrażenie, że jedziemy wielkim samochodem, no bo jedziemy wielkim samochodem. Przy czym różnica jest taka, że ja po kilku dniach jazdy Superbem kompletnie nie czułem, czy przy manewrowaniu, czy przy parkowaniu, ogólnie przy jeździe, nie czułem tego, że przeszkadza mi rozmiar samochodu. W Kodiaqu też nie jest tak, że ten rozmiar mi przeszkadza, bo ja lubię jeździć dużymi samochodami, ale na pewno ten rozmiar dużo bardziej czuć. Właśnie przy gdzieś wjeżdżaniu w jakieś ciasne miejsca parkingowe, nie wiem, zawracaniu. Ogólnie czujemy cały czas, że jedziemy bardzo dużym samochodem. Nie jest to oczywiście żadna wada, bo myślę, że wiele osób po to kupuje duży samochód, żeby czuć się, że jedzie dużym autem, ale na pewno w odróżnieniu od Superba, może inaczej, Superb na pewno był dla mnie bardziej poręcznym samochodem, mimo swoich dużych rozmiarów. Jeśli ważny jest dla Was bagażnik, no to na pewno, oczywiście Superb też ma ten bagażnik ogromny, ale zobaczcie, jak wygląda bagażnik w Kodiaqu. No jest moc. Jest to auto, które może być również 7-osobowe, 7-miejscowe. Powiem szczerze, że ja nigdy w życiu nie korzystałem z 7 miejsc w aucie. Także nie będę Wam opowiadał jakichś takich praktycznych zalet albo wad tego miejsca, bo ich po prostu nie znam. Nie jeździłem nigdy w tyle osób. Wiem, że na pewno z tyłu, jeśli ktoś się zmieści, to będą to po prostu dzieci. To nie jest miejsce dla dorosłych osób. Ale no, wspominam, że taka możliwość jest, bo może szukać auta 7-osobowego. Co do wersji silnikowej, mam tutaj 190 koni, tak jak mówiłem, i wydaje mi się, że to jest strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o dobór silnika do tego samochodu. 150 też nie jeździłem. Myślę, że ona też spokojnie wystarczyłaby do tego samochodu, bo to nie jest samochód do ścigania. Co byśmy nie powiedzieli, to jest auto, w którym jakby moc ma być po to, żebyście się nie bali wyprzedzić, żeby po prostu przyjemnie się nim jeździło właśnie w trasie, bo w mieście wiadomo, że czy to jest 190, czy 250 i tak tego nie wykorzystamy. Ale tak jak mówiłem, że odbierając Superba, który miał tych koni, no prawie 100 więcej, myślałem, że zupełnie ten silnik nie będzie pasował do charakteru tego samochodu, a okazało się, że Superbem naprawdę można pojeździć szybko, fajnie, przyjemnie, dynamicznie, mimo tych rozmiarów. To w Kodiaqu, moim zdaniem, mocniejszy silnik jest zupełnie niepotrzebny. 190 daje już nawet więcej niż potrzeba, a 150, mówię, nie jeździłem, ale zakładam, że też wystarczy. I jak już mówię o silniku, to podam pierwszą wadę, którą po kilku dniach myślę, że mogę jakoś określić konkretnie, i jest to spalanie. Zaskoczyło mnie to, ponieważ
tak jak na bardzo duży plus zaskoczyło mnie spalanie w Superbie. Był to wielki samochód, też 4x4, też automat, no i niemalże 300 koni, a spalanie wahało się właśnie w granicach 11-12. To tutaj jest bardzo podobne, tyle że no moc jest dużo mniejsza. Wrażenia z jazdy, wiadomo, siłą rzeczy też nie będą takie jak w tamtej wersji Superba, bo to była po prostu rakieta. Oczywiście tu jest jakby proste wytłumaczenie, no, wymiary, waga i kształt tego samochodu. Jechałem no, dużymi prędkościami i faktycznie, czy też jeżdżąc dynamicznie, sprawdzając co to auto potrafi, no i faktycznie spalanie waha mi się w granicach 11-12-12,5 litra. Na pewno można osiągnąć mniej. Pamiętajcie, że mówimy o zakorkowanej Warszawie, dojazdach do pracy albo na przykład wieczorem wyskoczeniu gdzieś na autostradę, no i ciśnięciu samochodu nie ma co gadać. Od razu powiem, że nie wiem jakie ten samochód ma spalanie w dłuższej trasie, ponieważ nie miałem go niestety na tak długo, żeby miał okazję gdzieś dalej pojechać. Także jeśli możecie, macie takie auto, znacie z jakiegoś dłuższego dystansu, wpiszcie w komentarzach, żeby inni też wiedzieli, czego się spodziewać. Ja z życia, tak jak mówię, niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Ale kilka dni w mieście, no, są to wartości rzędu, tak jak mówię, około 12 litrów. Na pewno zaletą SUV-a, tak jak zacząłem ten film, w zasadzie zastanawiając się, czemu ludzie kupują SUV-y, jest pozycja za kierownicą i no, to jest oczywiste. Przydaje się to w sumie i w mieście, i nawet bardziej w trasie, bo po prostu ja widzę więcej. Siedzę wysoko, miejsca nad głową mam tyle, że no to jest na pewno parametr wow w tym samochodzie. Ale ogólnie, i to też jest na pewno duża zaleta tego samochodu, bo widoczność zarówno wynikająca z pozycji, czyli widzimy nie samochód z przodu, ale też dalej, ale ogólnie widoczność w tym samochodzie jest mega dobra. Jeśli to jest ważny aspekt dla Was, to na pewno jest to bardzo duży plus wyboru Kodiaka. Wirtualne zegary, które mamy też w tym modelu, podobnie jak w Superbie, ja pamiętam, że zwróciło nam moją uwagę to, że były takie, może nawet nie to, że pochylone, ale bardzo pionowe. Było to trochę dziwne wrażenie na początku i trochę nie mogłem się do tego przyzwyczaić, nawet po kilku dniach. W Kodiaku jest dość podobnie, jeśli chodzi o układ, ale być może, nie wiem, czy pozycja moja, to, że siedzę trochę inaczej, nie rzuca mi się to tak w oczy. W zasadzie w ogóle mi się to nie rzuca w oczy. Nie wiem, czy się przyzwyczaiłem i spodziewałem tego po Superbie, czy po prostu jest inaczej. Myślę, że opcja numer 2. Jeśli ktoś lubi wirtualne zegary, lubi sobie to dopasować według swoich upodobań, to na pewno spodobają mu się te, bo są bardzo ciekawe, jest wiele możliwości konfiguracji, także na pewno ktoś znajdzie coś dla siebie. Jeśli lubicie klasyczne zegary, no to nie jest dobry wybór. Wrócę jeszcze na chwilę do jazdy szybszej tym samochodem, bo zapomniałem powiedzieć o dwóch aspektach. Przy wysokich prędkościach, no takich wyżej niż autostradowych nazwijmy, w środku robi się dość głośno. Myślę, że no, nie ma tu wielkiej filozofii. Wynika to mocno z kształtu samochodu. No, jedziemy wielkim czołgiem, także słychać opływające powietrze. Jest dość głośno. Przyjemnie jeździ się tak powiedzmy do 130 na godzinę. Powyżej jest już mniej przyjemnie. I druga rzecz. O ile powiedziałem, że samochodem można bardzo dynamicznie pojeździć, to na pewno w tych wyższych rejestrach i obrotowych i, no i przy tych prędkościach nie spodziewajcie się też ogromnych przyspieszeń. Samochód daje sobie radę, ale to jeśli ktoś oczekuje, że mam prawie 200 koni i będę jeździł rakietą, to tak jak Superb, którego testowałem, naprawdę był rakietą, to tu jednak masa, mniejsza moc robi to, że troszkę może tej mocy przy tych bardzo wysokich prędkościach brakować, albo może inaczej, nie brakować, ale nie będzie efektu wow. Wracając do zalet i wad wyboru SUV-a, na przykład nad Superbem, tak jak staram się ten test prowadzić, jest na pewno to, że każdy, kto wsiada do tego samochodu, ma bardzo ułatwione zadanie. Nie wpada w fotel na ziemię, tylko po prostu wsiadanie, wysiadanie jest bardzo wygodne. Wiadomo, to też jest ogromny plus, jeśli wykorzystujecie samochód do codziennego podwożenia dziecka do szkoły czy przedszkola. Będzie Wam dużo łatwiej to dziecko usadzić na miejsce. Także na pewno jest to coś, co powoduje, że ludzie wybierają na przykład Kodiaka, a nie Superba. Dla mnie nie jest to zaleta, ponieważ moje dziecko samo sobie wskoczy, czy wyżej, czy niżej, także nie korzystając z tego na co dzień, SUV traci dla mnie już ten atut. A z kolei jego kształt, co też oczywiste, mocno przekłada się na prowadzenie tego samochodu. I tak jak powiedziałem, nie jest tu potrzebny silnik, nie wiadomo jak mocny, ponieważ na wszystkich zakrętach czuć masę i czuć kształt tego auta. Mimo, że on
prowadzi się bardzo sympatycznie, czy po łukach, bo jest po prostu bardzo komfortowym samochodem, ale łatwo wyprowadzić go z równowagi, czuć mocno przechyły podczas szybszych skrętów, manewrów, także zdecydowanie to nie jest samochód do bardzo dynamicznej jazdy, tylko do bardzo komfortowej, wygodnej. Jak już zastanawiamy się, dlaczego ludzie wybierają SUVy, to powiem też kilka słów, dlaczego ludzie wybierają Skody. Kiedyś to była na pewno cena, bo te samochody były po prostu tanie. Można było mieć albo dużo więcej auta za podobną cenę jak u konkurencji, albo dużo lepsze wyposażenie. Dzisiaj Skoda na pewno tanim samochodem nie jest. Nie kupujemy jej tylko ze względu na cenę. Na pewno ma rewelacyjne finansowania, ale odnosząc się do samego auta, w tych samochodach jest tak, że one ani nie są w jakichś konkretnych aspektach najlepsze, ale nie są też najgorsze. I jest tutaj tak, że jeśli coś sobie zamówimy, czy coś, czegoś się spodziewamy w samochodzie, to to po prostu jest i to działa. Ja zawsze odnoszę takie wrażenie. Wsiadam do samochodu, korzystam bardzo dużo z łączności telefonu przez Bluetooth, słucham na przykład cały czas Spotify'a, wsiadam, on bez żadnego problemu łączy się, uruchamia, włącza. Nie ma tu żadnego zawieszania, po prostu działa. Jeśli chcę sobie zrobić cieplej, zimniej, przełączyć coś w radiu, mimo że nie jeżdżę takim samochodem na co dzień, intuicyjnie wiem, gdzie te przyciski będą, są tam, gdzie mogę się tego spodziewać. I ja zawsze odnoszę takie wrażenie, że jeśli ktoś już kupi na przykład Skodę, to często przy niej zostaje, bo po prostu to jest samochód, w którym to wszystko, co powinno być, jest i to po prostu działa. Kolejna rzecz, na przykład asystent pasa ruchu. Ja bardzo nie lubię tego systemu, ale spotkałem się też z opiniami osób, które jeżdżą na przykład z Superbem czy Passatem, inna marka, no ale wiadomo, zbliżona, i akurat ten system lubią. Ja się bardzo dziwiłem, ale po kilku testach aut tych marek wiem dlaczego, bo ten system, w odróżnieniu od aut, którymi jeździłem na co dzień, jest i działa. Mogę tak wymieniać dalej, ale myślę, że to jest bardzo duża zaleta wyboru Skody. Akurat rzuciłem teraz okiem, także wspomnę o kolejnej rzeczy, żebym nie zapomniał. Mamy nie tylko grzane fotele, ale też wentylowane, co przy skórze, może nie w taką pogodę, ale w lato, jest genialnym rozwiązaniem. Miałem okazję z tego wiele razy korzystać i jeśli ktoś jeździ na przykład szczególnie, nie wiem, w garniturze, koszuli i gdzieś sobie szybko musi często podjechać, jest upał, no klima nie zawsze da radę, a wentylacja foteli bardzo pomaga, także to też wielki, wielki plus. Minusem z kolei jest to, co tak dziś modne w coraz większej liczbie aut, czyli piano black. Ja szczerze to nie rozumiem tego, wiem, że to ładnie wygląda, przy czym naprawdę ja nawet odbierając kiedyś samochód z salonu, ja miałem wrażenie, że odbierając nowy, on już był porysowany, że to się rysuje od patrzenia i ten tutaj jest naprawdę delikatna przeginka, bo tego ten rozmiar tego plastiku jest naprawdę przeogromny. No i będzie się to rysowało strasznie, bardzo się to oczywiście palcuje od każdego dotknięcia. To nie jest zarzut do Skody, ogólnie do wszystkich producentów. Nie wiem po co to, bez sensu. Nie idźcie tą drogą. Pamiętam też, że w Superbie zdziwiłem się, że nie miałem na przykład kamerki 360. W Kodiaku mam, działa bardzo dobrze. Do wyglądu też naprawdę nie mam żadnych zarzutów, do jakości ekranu w zasadzie, czy przekazywanego obrazu. Bardzo fajnie, że jest, ale znowu minus, nie mam kamery z przodu, co też już jest dzisiaj częstym wyposażeniem tych wyższych wersji i też czymś bardzo fajnym. Szkoda. Ale pokażę Wam też, może nie pokażę, pokażę jak się to włącza, bo tego nie poczujecie. Ale mamy też tryby jazdy, Normal, Sport, Comfort, Eco, czy indywidualne ustawienia. I często, może często, kilka razy mówiłem, że ja tej zmiany za bardzo nie czuję, czasami nie czułem w ogóle, na przykład w Superbie to były nieduże, że tak powiem, odczucia przy zmianie. To Kodiak jest chyba pierwszym samochodem, którym na przykład przełączając na komfort, kierownica chodzi bardzo lekko. Ja naprawdę czuję, że robi się wtedy, tak jak powinno, tak jak nazwa wskazuje, robi się wtedy komfortowo, ale z kolei przerzucając sobie na sport, samochód wchodzi na wyższe obroty, normalne, i ja naprawdę czuję od razu, że układ kierowniczy jest dużo sztywniejszy, czuć po prostu tę zmianę i to jest bardzo duża zaleta, bo uważam, że jak już mamy takie tryby, no to tak po prostu to powinno działać, że czujemy zmianę, że czujemy różnicę. Także tutaj naprawdę jest bardzo ok. Co więcej, nie chodzi tylko o samo to, że kierownica chodzi sztywniej, naprawdę czujemy, że ten tryb
jest zgodny ze swoją nazwą. Jak wrzucimy komfort, jest nam po prostu dużo bardziej komfortowo. Jak wrzucimy sport, to może nie mamy sportowego samochodu, ale odczucia stają się bardziej sportowe. Więc fajnie, gdyby zawsze, jeśli mamy nastawy zawieszenia, zawsze jeśli mamy te tryby, możemy zmieniać sobie auto, to po wrzuceniu tych trybów, żeby one działały i znowu, jak to powiedziałem wcześniej, w Skodzie jest, wrzucam, działa. I tak powinno być. Czego akurat Superb nie był przykładem. No dobra, no to dlaczego ludzie kupują te SUVy? Tak jak powiedziałem, co wynika też z jazdy, palę więcej, wrażenia z samej jazdy są mniej przyjemne niż dla mnie, niż w Superbie, czy ogólnie tego typu samochodzie. Samochód często jest też droższy przez to, że jest powiedzmy go więcej, także znowu cena jest mniej atrakcyjna. Po co? Odpowiedź jest w sumie prosta. Raz, moda, to oczywiste. Dwa, pozycja za kierownicą. Faktycznie, jeśli to jest samochód, który kupujecie duży, bo potrzebujecie duże auto, potrzebujecie duży bagażnik, wygodne wsiadanie do tego samochodu, wysiadanie, wozicie dziecko, wozicie jakieś duże rzeczy, też spakujecie je większe niż na przykład w takim Superbie. Dla wielu osób zaletą też będzie to, że powiedzmy za daną kwotę otrzymują więcej auta, bo ten samochód naprawdę podchodząc do niego, on w każdym aspekcie wygląda na duży i duży naprawdę jest. Nie można też na pewno nie docenić tego, że przejeżdżając przez wszystkie progi, może widzieliście, no, przejeżdżałem wiele razy podczas tego testu, nie stanowią one żadnego problemu. Ja lubię jeździć niskimi samochodami, no i jednak te progi często są w jakiś sposób problematyczne. Czy to pod względem jakby ryzyka uszkodzenia gdzieś zawieszenia przy szybszym przejechaniu przez nie, czy po prostu takiego zwykłego komfortu użytkowania. Tutaj ten temat zupełnie znika. Podobnie z krawężnikami, jakimiś przeszkodami, których w mieście jest cała masa, także na pewno jest to zaleta. Wiem też z życia, że na przykład wiele kobiet lubi SUVy, bo po prostu czuje się w nich bezpieczniej, raz ze względu na wielkość samochodu, dwa, że po prostu znowu powracamy do pozycji, siedzą wyżej, więcej widzą, także czują się lepiej. Taka może rzecz, nie wiem, czy wy to zauważyliście, ja to zauważyłem wiele razy w trakcie rozmów właśnie z kobietami. Często pada taki argument, widzę maskę. Ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, bo samochodem jak jeździmy, to po prostu go po pewnym czasie czujemy, nie patrzymy, gdzie jest maska, bo jakby czujemy, gdzie ona się znajduje, ale i to znowu, żebyście mi nie zarzucili jakichś, nie wiem, tutaj głębszych filozofii. Ja zajmowałem się też sprzedażą samochodów i po prostu wiem to z rozmów z kobietami, często mi tak przekazywały, że widzą maskę, i dzięki temu, nie wiem, łatwiej im zaparkować, lepiej się czują gdzieś podczas manewrowania. Powtarzam to, co usłyszałem. No to tutaj też będzie widać maskę, więc jeśli możemy to uznać za zaletę, to jest to zaleta Skody Kodiaq. I jakby skracając, wybór SUV-a może być w pewien sposób czymś bardzo racjonalnym, czyli czymś, czym ja się zupełnie nie kieruję podczas czy wyboru samochodu dla siebie, czy tego, czy chciałbym dane auto, czy nie. Ale jeśli kierujecie się właśnie rozsądkiem, racjonalnością i szukacie dużego samochodu, to Kodiaq na pewno jest bardzo fajnym pomysłem. Pewnie ważne też będzie to, czy was na niego stać. Taki samochód z silnikiem tym 190-konnym kupicie w granicach między 140 a powiedzmy 180 tysięcy, w zależności od wersji wyposażeniowej. Nie będę się o tym rozwodził, bo tak jak mówię, sprawdzicie sobie to w 15 sekund. Na pewno możecie dobrać całą masę gadżetów, aby to auto było wyposażone kapitalnie. Jeśli zapytacie mnie, jak sprawuje się biała skóra, to sobie zobaczcie. Samochód ma chyba około 40 tysięcy przelotu, no i wygląda tak. Także ja na przykład uwielbiam białą skórę, ale jeśli zastanawiacie się, czy ona się będzie dobrze utrzymywać po pewnym czasie, no to może wyglądać tak. Pamiętajcie, że to jest samochód testowy, także no, nie ma gorszych warunków dla auta niż bycie samochodem testowym. Czy ja wybrałbym Kodiaqa zamiast Superba? Na pewno nie, ale to mówię, wynika to z moich prywatnych preferencji. Ja bardzo lubię tą ginącą klasę limuzyn i prywatnie na pewno wziąłbym Superba, ale jeśli wybierzecie Kodiaqa, to po kilku dniach jazdy tym samochodem świetnie was rozumiem. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli miałbym wymienić jeszcze coś, co można uznać za pewną wadę tego samochodu, to myślę, że są to hamulce. Przy czym pamiętajcie, i tutaj duża gwiazdka, nie wiem, bo nie mam porównania, czy wynika to z tego, że jest to samochód, który w zasadzie kończy swój żywot jako auto prasowe i ma już jakiś tam przebieg i po prostu ma już słabe klocki,
I czy wynika to z tego, czy po prostu robi to masa auta, to jak on jest duży, ile waży i właśnie wjechał samochód pod prąd. Także ciekawostka. A wracając, hamulce na pewno nie są zaletą tego auta. Przydałyby się lepsze. Ciekawe, jakie są w RS-ie. Nie jeździłem, może kiedyś się uda. Wtedy będę miał porównanie, będę mógł się odnieść obiektywnie, subiektywnie i mówiąc dokładnie o tym egzemplarzu, hamulce są dość przeciętne.